Wydaje mi się, że życie niesie ze sobą takie codzienne wyzwania i pomimo tego, że miałem ileś takich doświadczeń w życiu, zarówno trudnych, jakichś tragicznych, jak i też takich ekstremalnych, niezwykłych, dających mi poczucie większej wiary w siebie, no to każdy kolejny dzień życia jest kolejną walką. No, człowiek dorasta, życie się zmienia. Dzisiaj tymi moimi poligonami, nieładnie mówiąc, a trochę ładniej może biegunami, wyzwaniami są dzieciaki, rodzina, małżeństwo, to wszystko się zmienia, ale uważam, że warto jest każdego dnia właśnie pokazywać po prostu swoim przykładem. Ja się tam staram to robić, nie wiem jak mi to wychodzi, właśnie, że te ograniczenia oczywiście obiektywne są gdzieś wokół nas, ale wydaje mi się, że większość z tych rzeczy, które nazywamy niemożliwymi, czy trudnymi, czy negatywów, które widzimy, mimo wszystko jednak zależą od nas. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że każdy ma taki świat, jaki widzą jego oczy. Ja tak się staram takie różowe okulary jakoś na głowę zakładać i przynajmniej próbować z pomocą cudownej żony dostrzegać w życiu dobro. Ja nie ukrywam, że ja się bardzo boję w życiu odpowiedzialności, czy bałem się, oswajam się z taką odpowiedzialnością. Z jednej strony zawsze bardzo marzyłem o tym, żeby być ojcem, mężem, żeby założyć swoją rodzinę, ale prawda jest taka, że dosyć długo nie do końca żyłem dążąc do tego. Jakoś unikałem takiej większej bliskości, czy już tym bardziej odpowiedzialności. To mnie bardzo przerażało, ale kiedy jakoś się odważyłem i trafiłem na odpowiednią osobę, to wcale nie mówię, że jest łatwo, ale to, jaką ilość szczęścia to dostarcza, to jest absolutny kosmos. Mogą się dziać przeróżne trudne rzeczy. Może być pandemia, mogę nie mieć pracy, a tak bardzo długo było przez ten czas. Ale kiedy budzisz się rano, 3-4 godziny wcześniej, żebyś normalnie wstawał, bo ja całe życie tak sobie układałem, żeby nigdy nie musieć wstawać wcześniej rano. I 30 lat mi się udało tak żyć, aż to nagle przez dzieciaki nie da się inaczej. Masz jeden palec wokół, drugi w nosie, no to nie ma motywu, żeby się z tego łóżka nie podnieść i po prostu nie uśmiechnąć. Więc to są oczywiście wyzwania. Rodzina to nie jest łatwa rzecz. Ale chyba nie da się być na to gotowym. Ktoś znowu powiedział, że tak naprawdę żaden moment w życiu nie jest dobrym momentem na dzieci, na założenie rodziny, bo to jest trochę takie rezygnowanie z siebie, ale na rzecz czegoś innego, czegoś przepięknego i w życiu bym tego na nic innego nie zamienił. Jakby mi ktoś podstawił DeLoriana pod dom, możliwość powrotu do przeszłości, to chyba bym minął to auto i poszedł dalej.